Dobra, boys, no to robimy wyprawę w takim razie. Bo inaczej nie zrobię Forzatonu. Musimy zrobić Bacha wyprawę. Horizon Bacha, eh? Expedition. Nie robiłem tego jeszcze. Tak śmiesznie się przeturlał. O, czemu on tak się kopcił? Ty, ja chcę ten samochód, to jest ten kozak. Zdobędziemy go w tym? To był najlepszy samochód shooterowo-offroadowy w Forza Horizon. Forza Horizon 4. On był naprawdę niezłym koksem. No to jest to, ej, on to jest. Jest zwykła RS 200. Ale wersja Honeygun w czwórce była konkretna, naprawdę, była znacznie ulepszona. Dobra, dojechaliśmy. O, nie widziałem jeszcze wulkanu z lawą. Czekaj, jak to wygląda? Ja robię foto. A co się stanie, jak wjadę w lawę? Ja wjeżdżam w lawę, czekaj. Nie można? O nie, ja chciałem stopić samochód. O nie. A to jest chyba tylko jedyny moment, kiedy ten wulkan jest aktywny podczas tego zadania, bo próbowałem już robić tutaj wyścigi i nie dało się ustawić takiej pogody, żeby wulkan był aktywny. Ale nie fajnie. Gdzie moja postać zniknęła nagle? Coś się chyba źle doczytało. Robię fotełko. O, ale tu ciemno jest. Ten Honeygun jeszcze taki czarny. Excuse me, pilot. Mind if we take a detour on the way? Czekaj, co ja tu mam? Aha, tu mam po prostu wskoczyć do tego, okej. Change outfit. Zobaczymy, jak to wyglądał. O kurde, ale czapeczka mi została, zobaczcie. Smash Steam, coś tam, to chyba to. Dobra, zaliczyło, jedziemy dalej. Tu mamy wyjście z tej ekspedycji, ale jeszcze mamy tutaj coś do zrobienia i jeszcze jedno musimy zrobić. Ten komin taki do zniszczenia tu jest? Nie, tu się dymi, ale to nie jest komin, okej. Aha, teraz chyba będę furę zmieniał. I think the show's over. Yeah, that's enough playing with fire for one. Co to za... No tu chyba zaczynaliśmy grę, no nie? Na tym takim prologu, co się jechało Fordem Bronco. Takie małe gówienko ten samochodzik. Fajny jest ten zjazd tutaj. Wow. Tutaj w czwórce te samochody, takie buggy malutkie, one dosyć dobrze się prowadzą nawet. Tak porównując do czwórki, w czwórce ciężko było je opanować. Pamiętacie? Ja mam wrażenie, że ten samochód jest skonfigurowany w taki sposób, żeby... że ma napęd naprzód? Do tego trybu. No i dojechali, pięknie. Dobra, i zrobiony. Standing shoulder to shoulder with the Baja 501,000. Zgłupiałem. Jak to się te prezenty odbiera? O, tutaj coś jest. Jak to się odbiera tu? O, tu coś jest. A to odebrałem. Aha, to ja tu muszę tak wchodzić. Ja tu nigdy nie wchodziłem. Co tu mam do odebrania? Jest coś. To mam odebrane. Nie, nie odebrane mam. Ooo, charger. Dobra, to patrzymy po kolei, co ja tu mam do odebrania. Ja pierniczę. O kurde, i weź to podbieraj teraz wszystko. Za dużo. Odbieramy. O, jakiś samochód mi odebrało. Okej. Fajnie. Dobra, to zrobiliśmy, to zrobiliśmy.
No i kolekcja samochodów, 12 nowych aut. CCG to już miałem wcześniej. I mamy tego szalonego Bonu Shakera. To jest chyba Hot Wheels, no nie? Klasa, czy raczej marka. Jest, to jest mój pierwszy samochód z Hot Wheels. On był chyba od Forza Horizon 3? Całkowicie legalny do jazdy na zwykłych polskich drogach. Oczywiście, nie ma tu nic nadzwyczajnego. Patrz jak po ten, sięga po zmiany skrzyni biegu, znaczy po drążek do zmiany skrzyni, no do zmiany biegu, patrzcie na to. Boże, dalej robi wrażenie. No to chyba będzie z Monsterem, no nie? Coś mi spoilerowaliście już, że jest tutaj jedna taka... jedna taka misja, gdzie się Monsterem śmiga. O, na szczycie wulkanu, zobaczcie. Super to wygląda, nie? W czwórce to można powiedzieć, że taka nuda nawet, nie? W porównaniu do tej piątki. Daj spokój. Dobra, let's go. Tu chyba będzie ciekawie, co? Monster! Jeszcze nie jeździłem tym monsterem. A czemu nie mam monstera? Tylko to, ja chciałem monstera. Tak, wyścig ze skuterami wodnymi już robiłem. To był ten taki... A to było w innym, no nie? W innej ekspedycji. Dobra, jedziemy, zobaczymy. Ale fajny! Co to jest? Ej, ja go chcę! Ej, on ma koło jak cały mój samochód! Ale dziwnie jedzie, tak oskryptowany jest trochę. Ale ma dźwięk! Wow, wszystko rozwala. Fajnie to wygląda, nie? Jeszcze samolot dodali do tego. O, fajnie to wygląda. Szkoda, że tak oskryptowany jest. Tak, bo tutaj ścigamy się chyba z tym monsterem, plus jeszcze z samolotem. Fajne to jest. Ciekawe, czy będzie więcej monsterów. Kurde! Jak na samolocie. O Boże. Ale mi chodziło bardziej o to, czy w Forza Horizon 5 będzie więcej monsterów. Ja pierdiczę. Gdzie on tu jedzie? Środkiem? Ej, kozak to jest. Nie słyszę swojej pury. Mogę ich przegonić, kurde. O kurde, nie wiedziałem, że coś takiego tu jest nawet. Jakiś budynek taki śmieszny.
za koło stanął? Da się tak? Tymi monsterami? Kurde, ten mnie zje zaraz. Nie zrobi ich chyba. Przyhamowali przed metą, no nie? Ale tak na styk. Widać było, że nie, tak przyhamowali troszeczkę. Jak to wygląda? Zawsze jest tak, że niby na styk się wygrywa, a tak na serio to nie. O kurde! Co mam tu zrobić? Chyba rozwalać. Lucek niszczyć. Ej, będę mógł później tym jeździć normalnie po mapie? Czy tylko tutaj? Ale dziwnie skręca, jak oni to zrobili. Trafiłem. O, kręgle. Wow! Ja chcę tym pojeździć, tak to normalnie po mapie. Dobra, to już mamy, teraz Air Skills. Okej, musimy zdobyć 90 mil na godzinę musimy osiągnąć. Zostało nam niecałe 2 minuty. Gdzie tu osiągnąć taką prędkość 90 mil? Chyba dookoła trzeba jechać trochę, co? Ile się da, ale chyba się nie da. Hidden cactus. Hidden back... O, tu jest coś. To nie to było. Kaktusa muszę tu znaleźć. A jak ja mam go znaleźć? O nie! Wstawaj na koła! Mały kaktusik, a jednego znalazłem chyba. To nie był ten kaktus? Na jednej z ramp jest? Ej, byłem tutaj. Tu jest, a to jest to? Nie, to jest coś innego. Ojej, ale dziwnie się skręca tym. Ej, chciałem kręgle rozwalić. Jeszcze raz będę musiał to powtórzyć chyba. Co to jest tutaj? Kurde, ale 90 mil na godzinę to trochę za dużo dla tej fury. Musimy, nie wiem, jakąś prostą tu znaleźć, żeby to ogarnąć? Jeszcze raz chcę. Niby skończyłem jako pierwszy, ale no... Chcę odblokować tą furę! Mówicie, że muszę jakiś kaktus rozwalić, tak? Ach, chyba nie mogę tego powtórzyć. Może później będę mógł. Kontynuujemy. Ja chcę to powtórzyć, bo chcę, bo mówicie, że tą furę zdobędę, tak? Jak to, jak z tego kaktusa rozwalę. Nie da się go odblokować? No nie gadaj! O nie, to nie, to ja nie chcę tego powtarzać. Ja chciałem monsterem pośmigać. Ale to by było fajne w jeździe dowolnej, takim monsterem. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Do zrobienia w tym V10
Become a stunt driver for a movie. I potem jeszcze Titana mamy do odblokowania, no nie? No, w sumie już go odblokowałem. I tutaj mamy pewnie jakieś ten... jakieś... jak to się nazywa? No... takie fabularne rzeczy. Do ogarnięcia. Dawaj Titana. Nie, no na razie nie. No fajny ten monster, szkoda, że tylko w jednym wyzwaniu. Może będzie taka później możliwość, żeby go zdobyć. Na przykład w jakimś Forzatonie czy coś. No bo jeździł całkiem normalnie, no nie? I myślę, że po mapie byłoby nim ciekawie pojeździć.